Mr. Jack, zasadnie przykładowa rozgrywka. Tu widzimy początkowe ustawienie, czy takie, jakie wskazuje nam instrukcja. Zawsze startujemy sobie z takiego ustawienia, więc tak. Mamy kordon policji w tym miejscu, bo tu jest wyjście z dzielnicy, więc tutaj jest zasłonięte. Nie można przejść przez ten kordon policji i drugie z tamtej strony. Oprócz tego mamy włazy zasłonięte. Ten właz jest zasłonięty, czyli nie można tutaj wejść ani wyjść przez ten właz, bo normalnie można, wchodząc do tego mogę wyjść tutaj. I drugi właz, który jest zasłonięty, to jest z tej strony. Postaci stoją, pionki stoją tak, jak tutaj widzimy. I latarnie też, tak jak widzimy, latarnie mają raz, dwa, trzy, cztery. One będą gasły w kolejnych turach, a te będą zawsze świeciły. Latarnie będziemy też przekładali, tak samo jak te włazy, to będą umiejętności postaci, będziemy przekładali sobie te żetony. Postaci mają na drugiej stronie są czarno-białe, jak są niewinne, to wtedy takie odsłaniamy jako niewinne postaci. Na początku każdy jest winny, bo nie wiadomo, kim będzie Kuba rozpruwać. Tak, zaczynamy grę, że jest świadek jakiś tam. Kuba rozpruwać może opuścić dzielnicę, jak nie ma świadka, będzie niewidoczny. Czyli w pierwszej rundzie nie może opuścić dzielnicy, dopiero ewentualnie w drugiej, jak będzie niewidoczny. Tu są karty wszystkich naszych postaci, które tutaj są na planszy, jako niewinnych. Sobie to tasujemy i jedną dajemy Kubie rozpruwaczowi. To jest jego karta, on sobie to widzi, my nie widzimy, co tam jest, to tylko dla dwóch. Po tej stronie siedzi sobie śledczy, tam jak jest szara taka kreska, to siedzi ten Kuba rozpruwacz. Ewentualnie możemy sobie usiąść tutaj, jak chce gdzieś nieco tak z góry nogami patrzeć, może sobie tu usiąść śledczy, a ja mogę sobie z tej strony usiąść, jakbyśmy siedzieli tak naprzeciwko siebie. Co my tutaj robimy w tej grze? Generalnie właśnie musimy znaleźć tego naszego przeciwnika, czyli postawić pionek na pionku przeciwnika, jeśli wiemy, czy uważamy, że on jest Kubą rozpruwaczem. Jak postawimy, to wtedy oskarżamy. I celem gry jest właśnie oskarżenie, ale jeśli oskarżymy osobę, która jest niewinna, no to wtedy przegrywamy grę. Druga rzecz, jeśli Kuba rozpruwać wyjdzie tu czy tu, ewentualnie jak to przedstawimy jakimś wyjściem, ale tylko jak jest ciemne, może wyjść, to wtedy też przegrywamy grę. No lub jak te 8 tur przejdzie, a my nie oskarżyliśmy tego naszego przeciwnika, no to też przegrywamy siłą rzeczy grę. Jak wygląda gra? No pierwsze co, to daliśmy temu przeciwnikowi, rozpruwaczowi kartę, kim on jest. Więc wszyscy mają alibi, poza tą jedną. Wykładamy sobie cztery karty. Raz, dwa, trzy, cztery. Pierwsza tura, czyli tak. Pierwszą postać wybiera z tej czwórki tutaj wyłożonej złoty, tak, czyli detektyw. Potem dwie wybiera i wykonuje ruch i lub, w zależności czy jest obowiązkowa dana zdolność postaci, działanie tej postaci. Potem dwie wybiera Kuba rozpruwa, czy też wykonuje ruchy i te zdolności. No i następnie znowu detektyw. Przy kolejnej turze będzie na odwrót, czyli będzie z tych pozostałych kart oczywiście, które wyjdą tutaj, będzie, że pierwszy ruch wykonuje Kuba rozpruwacz, potem dwa razy detektyw i Kuba rozpruwacz. I tak na zmianę. No i oczywiście jak tutaj po drugiej skończy się ta druga tura, no to karty wszystkie zbieramy, tasujemy i znowu będziemy wykładać, bo to będzie ciągle ruch tymi samymi postaciami, ośmioma postaciami, tak? I tak, więc wykonujemy te nasze ruchy zdolności. Następnie pytamy się, czy jest świadek. Czyli świadek mówi nam, czy dana postać jest widoczna, czy niewidoczna. Postać jest widoczna dookoła każdej latarni. W tej latarni te dwie są widoczne. Ta na przykład jest niewidoczna. On jeszcze dodatkowo tam będzie oświetlał, ale tu, on jest teraz niewidoczny. Nie ma latarni zapalonej koło siebie. Potem ona jest niewidoczna, na przykład.
Tu są widoczne, jakby stały obok siebie postaci, to one też będą widoczne, bo siebie nawzajem widzą, tak? Więc to też jest wtedy jako widoczne. Wykonujemy od 1 do 3 ruchów, czyli na przykład 1, 2, 3, albo 1, 2, 3. Albo możemy zrobić 1, stąd możemy się przenieść tutaj, 2, 3. Więc wykonujemy te nasze ruchy także przy użyciu tych kanałów ściekowych. Natomiast postać nie przeszkadza nam w ruchu, więc one mogą tutaj przejść. Na przykład byłoby tak raz, dwa, trzy, ale nie mogłyby skończyć na tym samym miejscu. Właz, jak przestawiamy, możemy właz przestawić pod daną osobę. Jakby on tutaj był, to mogę pod niego właz dać, tak? To nie jest błąd. Tak samo mogą się minąć właśnie, przechodząc obok siebie, ale skończymy ruch na danej postaci tylko wtedy, kiedy ją oskarżamy. Więc tak, pierwsze co, to jest wybór tych postaci, ruch plus akcja, ewentualnie opcjonalnie akcja w wybranych postaciach. O tych, co one robią, to za chwilę. Następnie mamy świadka, czyli czy jest widoczne, czy nie. I wtedy możemy dane postaci właśnie uniewinnić, bo wiemy, czy na przykład, które były widoczne, a jak Kuba rozpływacz był niewidoczny, no to siłą rzeczy na przykład te byśmy zrobili tutaj jako niewinnych, tak? Jeśli on był niewidoczny, a te dwie były w tej turze, w fazie gry, widoczne, no to nie będą Kubami rozpruwaczami. Żaden z nich nie będzie Kubą rozpruwaczem. No i następnie goszenie latarni po kolei. Najpierw ta się zgasi. 1, 2, 3, 4. Ostatnie 4 tutaj, 4 tury gry, to nie żadna się nie zgasi. Te nasze postaci. Więc tak. 1 do 3 ruchów. I na początku lub na końcu swojego ruchu przemieszcza zakrycie kanału. Musi to zrobić. Sir William Gull, 1 do 3 ruchy i lub, bo on ma lub nie wykonuje żadnego ruchu i zamienia swojego pionka z innym. Czyli po prostu zamieniają się miejscami z jakimkolwiek innym. Ta Miss Tilly jakaś, 1 do 4 ruchy. Ale ona ma fajne, że podczas ruchu może przemieszczać się przez różne rzeczy. Na przykład może zrobić tak. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Że może przejść przez budynki. Ale nie może skończyć na miejscu jakiegoś budynku. To jest zabronione. Musi skończyć na ulicy. Sherlock Holmes, od 1 do 3 ruchów. Ale on na końcu bierze kartę danej postaci. Znaczy alibi, z tych kart alibi, bo są karty z alibi. No i sobie to bierze i nie pokazuje innym. Oczywiście jak ja jestem tym detektywem, no to wtedy sobie z automatu mogę daną postać zrobić jako niewinną, tak? Ale może ją wykorzystać Jack, tą postać, i wtedy sobie tą kartę bierze i sobie ją trzyma i mi jest trudniej generalnie uniewinnić tą osobę, bo nie ma tej karty tutaj. Zobaczymy kolejne karty. Kolejne karty. Kolejne karty to są tak. Inspektor Lestrange, 1 do 3 ruchów. I zmiana położenia tego kordonu policji. Na inne miejsce dajemy. John Watson, 1 do 3 ruchów i ma latarnię, więc jak dajemy na końcu pionek, ten gdzieś go położymy, to położymy tak, że on świeci latarnią. I wtedy cały ten dany linia będą postacie jakby w danej linii widoczne. Chyba, że tak, tutaj zasłania. Wtedy tu, jak to zasłania, więc nie ma jak oświetlić. Ale normalnie, jakby tak był, to cała linia jest widoczna. Więc świadek jest zdarzenia. To się wykorzystuje wtedy, żeby sprawdzić, czy ktoś jest widoczny, tak, w danym momencie. Ten John Smith, 1 do 3 ruchów i przemieszcza latarnię na początku ruchu lub na końcu. I też obowiązkowo przemieszczę latarnię, więc daję latarnię na któreś miejsce zgaszonych, tak? Czyli na przykład tu, ale potem będzie coraz więcej zgaszonych, będą latarnie znikać pod koniec tych pierwszych czterech naszych rund. I ten policjant, 1 do 3 ruchów, i może do trzech osób o 3 pola przybliżyć do siebie.
To może być jedna osoba ulicami o trzy miejsca, czyli gdzie on jest. Więc ten pad tu, tak? Więc może tego o raz, dwa, trzy miejsca przybliżyć. Ale może na przykład zrobić tak, że tego jedno pole, tego jedno w swoją stronę. Albo może, że tego o dwa pola, a tego na przykład o jedno, tak? Że łącznie o trzy pola bliżej jego są i od 1 do 3 postaci. I taki ruch. No i generalnie sprawdzamy tym światło cień, czyli odnośnie latarni i odnośnie spotkań naszych, czy on jest widoczny, czy niewidoczny. Koba nam mówi, czy jest świadek, czy nie ma świadka. I dzięki temu rozpoznajemy, które postacie są winne, które są niewinne. No i oskarżenie na końcu, czy nam się uda, czy nie. Taka zabawa, bardzo fajnie to jest przemyślane. Świetne te postacie są i ich tutaj zdolności, że naprawdę to jest pomysłowe i fajnie to w grze wychodzi, jak się tym gra. No, gra oczywiście jest piękna i jest mądra. Jest zupełnie inna od listów z Whitechapel. Kompletnie inna rozgrywka, nie ma tutaj pokazanych żadnych morderstw kobiet. Więc jest też jakby mogą młodsi uczestnicy grać. To jest jakby po prostu zgadywanka, kto jest kim. Z tą otoczką kubu rozpruwacza, ale nie mówi się bezpośrednio o morderstwach, więc na spokojnie można grać z dzieciakami tutaj. Mr. Jack, znakomita rozgrywka. Dzięki.